orędzie przekazane ojcu Łukaszowi. Dziś ujrzałem Jezusa ze łzami w oczach, który po chwili rzekł: mój drogi synu, mój nieprzyjaciel jest bardzo przebiegły i chce zaatakować ziemię polską i doprowadzić ją do zniszczenia poprzez wojnę. Nadszedł czas, abyś razem z moimi wiernymi modlił się za rządzących Polską i państwami, bo bardzo dużo podejmują decyzji, które niszczą Polskę i nie są zgodne z moją wolą. Proszę, aby wszyscy wierni i moi synowie kapłani jak najszczerzej adorowali moje serce obecne w Najświętszym Sakramencie. Obecnie Polska potrzebuje kapłanów głębokiej wiary i modlitwy, kapłanów, którzy nie będą skupiać się na tym, co polityczne i urzędowe, a na modlitwie i przeżywaniu z wiarą mszy świętej. Dlatego wybrałem Ciebie, mój Synu, abyś był pośrednikiem między ziemią i niebem w tak trudnych czasach. Jesteś kapłanem o duszy pokornej i szlachetnej, dlatego nie odmówię Tobie niczego, o co z pokorą i wiarą mnie prosisz. Błogosławię wszystkich, za których się modlisz i odprawiasz msze święte, Jezus.